Czy mógłbyś nam przekazać, znaczy przekazać, wypunktować jakieś takie powiązania między tymi trzema sferami, trzema fundamentami, które najczęściej występują między sobą? No, taki jakby, nie wiem, teraz zmyślony przykład, ale nie wiem, nabiał przekłada się na jakieś stany lękowe w długim terminie. To no, głupi przykład, ale czy coś takiego konkretnego się często widuje? Wow, no myślę, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Więc jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy, jakbym miał od tego zacząć, powiedzmy związane z naszym jedzeniem, no to faktycznie wysokie spożycie na przykład przetworzonej żywności, no będzie wpływało zarówno na powstawanie tych stanów zapalnych w jelitach, które może się przekładać, no właśnie, zarówno na naszą psychikę, więc może nam pogarszać niektóre sytuacje związane właśnie chociażby ze stanami lękowymi, z naszymi zdolnościami poznawczymi, czyli na przykład naszą zdolnością do nauki, do zapamiętywania różnych rzeczy. Oczywiście mówię o czymś takim długoterminowym. No i może też wpływać bezpośrednio na nasze odczuwanie bólu somatycznego, dlatego że te zaburzenia jelitowe z kolei często somatyzują się pod postacią bólu odcinka lędźwiowego. Tutaj co ciekawe, depresja jako choroba, już jako jednostka kliniczna, jeśli chodzi o jej somatyzację, to też bardzo często objawia się po prostu bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dlatego myślę, że to jest takie szczególnie ważne dla jakby terapeuty każdej maści, żeby rozumieć te zależności, dlatego że objaw jest właściwie taki sam. Czy to będzie problem właśnie z depresją, czy z naszym żywieniem, czy jakieś przeciążenie, czy dyskopatia, czy jakieś zaburzenia posturalne, które mechanicznie oddziałują na ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa, one mogą dawać taki sam objaw. Więc dla nas po prostu będzie znowu ważne też to, żeby właśnie wyłapywać te zależności. No i o tym jest jakby troszeczkę to jakby trudno mówić w ramach podcastu, dlatego że na takie zależności właściwie wpływa tak bardzo dużo rzeczy, że o samej diagnostyce różnicowej podstawowa książka, którą zawsze polecam przede wszystkim właśnie fizjoterapeutom, no jest mniej więcej taka gruba. Jest kilkaset stron, taka solidna Biblia, którą można czytać myślę, że za 2 lata. Oczywiście pod warunkiem, że chcemy z tego coś wyciągnąć i coś z tego zapamiętać, a nie tylko ją przekartkować. Więc takich zależności jest naprawdę bardzo dużo i jakby w swojej takiej praktyce gabinetowej i też jakby na podstawie doświadczeń zebranych też przez gdzieś tam swoich słuchaczy, kursantów, no widzę, że no jakby nawet nie da się tego do końca w jakieś takie ramy ugryźć. Dlatego, że jak teraz ktoś mi już na przykład powie, że miał pacjenta, u którego problem w obrębie stopy wiązał się z problemem gdzieś tam z żołądkiem, to mnie już to generalnie nie dziwi i absolutnie czegoś takiego nie odrzucam. Dlatego, że być może nie ma na to twardych dowodów i moglibyśmy sobie wymyślić, jaką drogą do tego doszło. Aczkolwiek znowu, no jest to tak indywidualne, że może nawet szkoda czasu na to, żeby to rozkminiać, dlaczego akurat tak było, nie? Po prostu mamy pewnego rodzaju narzędzia, żeby to sprawdzić i takiemu pacjentowi pomóc. Czyli polityczna odpowiedź, wszystko jest zbyt skomplikowane, żeby jakieś konkrety dać. Nie, żartuję oczywiście. Tak. Trochę postarałem się dać, aczkolwiek no mówię, no o tym można mówić właściwie w nieskończoność, nie? Myślę, że jakby najważniejsza jest ta nasza świadomość tego, że faktycznie wszystko oddziałuje na wszystko, więc jakby nie powinniśmy się na to zamykać. Myślę, że to też jest ważne dla naszych pacjentów, że jeśli mają jakiś problem i on może dotyczyć, no najlepiej jeśli on faktycznie dotyczy ciała, tak? Bo to jest wtedy coś, w czym fizjoterapeuci faktycznie odnajdują się najlepiej i jest to jakby zgodne z tym naszym kanonem jakby naszej działalności. To, że nawet jeśli już byli przebadani pod jakimś kątem i na przykład bolą ich plecy, zrobili sobie rentgen i tam nic nie wyszło, to absolutnie nie znaczy to, że tam w ogóle w ich ciele nie znajduje się przyczyna tego problemu. Jeśli mają jakieś różne inne dolegliwości, które temu towarzyszą,
to znowu jest niewykluczone, że one się zmniejszą albo nawet ustąpią, jeśli dadzą sobie szansę po prostu przeleczenia się, no po prostu u fizjoterapeuty.